Miło mi powitać Państwa. Za chwilę w Kielcach rozpocznie się spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych drużyn narodowych Polski i Szwajcarii. Za moment przeniesiemy się do Kielc, a ja głos oddam Zdzisławowi Zakrzewskiemu. Dobry wieczór. Z Kielc, z wypełnionej do ostatniego miejsca hali Iskry, wita wszystkich sympatyków sportu, a piłki ręcznej, w szczególności Zdzisław Zakrzewski. Pierwszy mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy reprezentacji Polski. Jej przeciwnikiem jest dzisiaj czwarty zespół świata, drużyna narodowa Szwajcarii. Helweci występują w następującym składzie. W tej chwili remis 1-1, a oto skład Szwajcarów. W bramce Hurliman, jego zastępcą jest Dobler. I w polu Spengler, Rubin, Scharrer, Brunner, Bart, Scharrer, Eugenberger, Baumgartner, najlepszy rzucający ostatnich mistrzostw świata, Balmeli i Lima. Trenerem Arno Eret. A to skład zespołu polskiego, grającego po raz pierwszy w tym składzie. W bramce Artur Gural, jego zastępcą jest Sowiński. I w polu Król, Nowakowski, Lebiedziński, Olejnik, Plechoć, Badowski, Błacha, Budny, Suboć i Przybeski. Trener naszej reprezentacji Bogdan Kowalczyk, a teraz przenieśmy się już na boisko. To sędziowie z Norwegii, Antonsen i Wallstad. I druga bramka dla naszego zespołu. W tej chwili rozpoczęła się czwarta minuta tego spotkania. Emocje zapowiadają się niebywałe. Przypomnę raz jeszcze, że zespół Szwajcarii to niebywale wymagający przeciwnik. Czwarta drużyna ostatnich mistrzostw świata, które niedawno zakończyły się w Szwecji. A Polacy na razie są w fazie budowy nowego zespołu reprezentacyjnego. Rubin, Brunner, Rubin jeszcze raz. I wspaniały rzut tego zawodnika. Remis 2-2. Martin Rube. Rubin to zawodnik, który jest weteranem zespołu szwajcarskiego. Na swoim koncie, proszę Państwa, ma aż 697 bramek. Bardzo dobrze rzucający zawodnik, a także znakomicie rozgrywający. Przed tym meczem trener Bogdan Kowalczyk najbardziej obawiał się drugiej linii zespołu szwajcarskiego, którą to linię uważa za najlepszą na świecie. A przypomnę, że grają tam tacy zawodnicy, jak właśnie wspominany przed chwilą przeze mnie Martin Rubin i młody 25-letni Mark Baumgartner. Mimo krótkiego stażu w reprezentacji już zdobył 314 bramek, a tak niestety niefortunnie rzucał Piotr Przybecki. Piotr Przybecki, reprezentant Polski, również gra w drużynie młodzieżowej, która nie tak dawno zapewniła sobie awans do młodzieżowych mistrzostw świata. Może właśnie w tej młodzieży będziemy upatrywali przyszłość naszej piłki ręcznej. Zespół Polski to mieszanka rutyny i młodości. Na pomoc naszym piłkarzom ręcznym grającym w Lidze Krajowej przybyli byli gracze Wybrzeża Gdańsk. Mam tutaj na myśli Zbigniewa Plechocia, który jest kapitanem naszej drużyny, Grzegorza Subocza oraz Tomasza Lebiedzińskiego. Z numerem 10 Eugenberger. Ze składu Szwajcarów, którzy osiągnęli najlepszy wynik w historii szwajcarskiej piłki ręcznej, zdobywając czwarte miejsce, co prawda w 1956 roku również
w Mistrzostwach Świata zajęli czwarte miejsce, ale wówczas poziom piłki ręcznej był nieco inny. To z tej właśnie drużyny tylko dwóch zawodników nie gra. Reszta to żelazny skład trenera Arno Ereta. Pięknie zatrzymana akcja przez Szwajcarów i teraz kontrataku Helweci. Obrona w polu 6 metrów i decyzja sędziego norweskiego Yngve Walstada jednoznaczna. Rzut karny, a z numerem 13 199 cm Mark Baumgartner. Czwarta bramka dla Szwajcarów. 4-2. Rozpoczęła się 8 minuta tego spotkania. I jeszcze raz rzut karny. Artur Gural, bramkarz płockiej Petrochemii, nie podawał. Rezultat aktualny 4-2 dla Szwajcarii. Polacy muszą opanować grę. Piękna akcja, ale sędzia zauważył, że Grzegorz Subocz był już niestety poza linią 6 metrów. Przekroczona linia, przerwana akcja Polaków i to, czego będziemy się najbardziej obawiali, tych szarż Marka Baumgartnera. W turnieju mistrzowskim Szwecji zdobył 48 bramek. Najwięcej ze wszystkich znakomitych piłkarzy ręcznych całego świata. 5-2 i Polacy. Lebiedziński. Wspierany tam przez Nowakowskiego na skrzydle. Gwizdki sędziów norweskich. I Polacy ponownie. Mistrzostwa Europy po raz pierwszy będą rozgrywane w tej konwencji. Powstała bowiem Europejska Federacja Piłki Ręcznej, a to Szwajcarzy. Brawo! I znakomita interwencja Artura Gurala. Zbigniew Plechoć. Rzut karny. Rzut karny, nie czerwona jeszcze, żółta kartka. Szwajcar przeprosił naszego znakomitego skrzydłowego. Wiele wspaniałych meczów w reprezentacji Polski. I teraz po Piotrze Przybeckim Zbigniew Plechoć. Czy rutyna weźmie górę nad wspaniałym zawodnikiem, jakim jest bramkarz Peter Herliman? No niestety, niestety, proszę Państwa, nawet rutyniarz potrafi przestrzelić. Rezultat nadal bez zmian. 5-2 dla Szwajcarów, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo minut tego spotkania. Tym razem piłka dla Polaków i możemy spokojnie rozpocząć akcję ofensywną. Wrócę do rozpoczętej myśli. Pierwsze Mistrzostwa Europy. Powstała Europejska Federacja Piłki Ręcznej i oczywiście o prymat na kontynencie ubiegać będzie się wiele sławnych, znakomitych, utytułowanych drużyn. A Polacy w grupie poza Szwajcarami mają znakomity zespół hiszpański, piąty zespół świata, Łotyszy, którzy do tej pory jeszcze nie pokazali, na co ich stać, chociaż widzieliśmy w akcji ich zespoły klubowe, prezentują bardzo dobrą piłkę ręczną i outsider tej grupy, zespół Cypru. Jeszcze raz powtórka tej akcji. Zatrzymywany nieprzepisowo Polak i Plechoć. Przekroczona linia 6 metrów. Polacy protestują, no ale sędziowie mają ostatnie i decydujące słowo. Rezultat nadal bez zmian. 11 minuta spotkania. Pierwsza część tego meczu w Kielcach. Polska reprezentacja pod wodzą Bogdana Kowalczyka gra z czwartym zespołem świata, Szwajcarią. Rubin. Brawo. Ponownie bardzo dobra interwencja bramkarza płockiej Petrochemii Artura Gurala. Spokojny, opanowany w tej bramce. I teraz Polacy. Na placu Piotr Przybecki, Tomasz Lebiedziński,
O, i błąd techniczny. Niepotrzebnie, niepotrzebnie Polacy się denerwują. Powinni spokojnie rozpocząć akcję ofensywną. Wziąć po prostu przykład ze Szwajcarów, którzy konsekwentnie, z ogromnym spokojem rozpoczynają tę akcję. Z numerem 10 Eggenberger na linii 7 metrów. Tam przeciska się z naszym obrońcą Grzegorzem Suboczem. Rubin. Ponownie Rubin. I przestrzelił. Baumgartner jest daleko pilnowany przed naszą strefą. I Piotr Przybecki. Grzegorz Subocz. Z numerem 10 w naszej reprezentacji Piotr Badowski, reprezentant warszawianki. Potężny strzał, ale tylko poprzeczka. Rubin, tak, ale jeszcze raz, i jeszcze raz. No w tej chwili, proszę Państwa, no nie mam słów na określenie postawy naszego bramkarza Artura Gurala. Dwie wspaniałe interwencje, raz i jeszcze raz. I może ta akcja i ta wspaniała postawa naszego bramkarza poderwie naszych zawodników do bardziej zdecydowanej akcji. Tomasz Lebiedziński, ale jego, ale vis-a-vis Piotra Gurala bramkarz Peter Hirlimann również wie, na czym polega bramkarski fach. Szwajcarzy. Rezultat nadal bez zmian. Trzybramkowe prowadzenie Szwajcarów. 5-2. Rozpoczęła się 14. minuta pierwszej części meczu. Szwajcarzy. Spokojnie. Zbigniew Plechoć. Blisko Baumgartnera. Przepychają się. Rubin. I daleko. Bardzo daleko od bramki. Na całe szczęście rzut Szwajcara. I teraz Polacy. Grzegorz Subocz. Badowski. Przybecki. Wspaniała akcja, ale nie przepisowo zatrzymywany nasz w tym momencie obrotowy, a nominalnie grający na skrzydle z numerem 3 Robert Nowakowski z krakowskiego Hutnika. I rzut karny. Trzecia szansa przed naszymi zawodnikami. Tomasz Lebiedziński. Nareszcie. Nareszcie wykorzystana szansa rzutu z 7 metrów. Tomasz Lebiedziński i 3-5. Do odrobienia jeszcze dwie bramki, a potem twarda walka przez całe spotkanie. Cały czas Zbigniew Plechoć wysunięty do Baumgartnera. Ale pamiętajmy, że i koledzy Szwajcara również potrafią grać. Tomasz Lebiedziński, upominany przez sędziego żółtą kartką. Za bardzo agresywna gra w obronie. Rubin. Przepychany, zatrzymywany. Sędziowie wcześniej przed rzutem zatrzymali tę akcję. To sędzia norweski Yngve Wallstad przed momentem na ekranach i ponownie. Szwajcarzy. Przypominam, tak, to błąd techniczny, błąd kroków. I Zbigniew Plechoć. Czy potrafi sam? Ale również ta akcja zatrzymana przed rzutem. Polacy jeszcze mają szansę. Wspaniałe mecze Zbigniewa Plechocia i w reprezentacji, i wówczas, kiedy grał w Wybrzeżu, kiedy grał z Metaloplastiką Sabacz, kiedy grał z SKA Mińsk. To były mecze w finale i w półfinale Pucharu Europy. Badowski, Zisubocz, ale jeszcze piłka dla nas, dla Polaków. 5-3 prowadzą Szwajcarzy. Lebiedziński, Badowski, brawo! Piotr Badowski, warszawianka. I jedna bramka do odrobienia. Jeszcze raz ta akcja, wysoko w górę Badowski i brawo! Ciekawe, czy neutralizacja Baumgartnera to jest właśnie to, o czym
cały czas mówił Bogdan Kowalczyk. Bogdan Kowalczyk upominany przez sędziego, żeby założył bluzę, aby nie reagował tak żywiołowo na każdą akcję naszych zawodników. I popatrzmy, zawsze akcje rozpoczynają się od Rubina, potem Brunner z numerem 7. Baumgartner nadal przez Plechocia pilnowany indywidualnie. Rubin. I tak bliski sędziów, oczywiście był faul. Słyszysz? Zastanów się, moje dziecko. Dobrze ci radzę. Popełniasz błąd. Będziesz żałować tej decyzji. Lepiej opowiedz Amparo o awanturze Mecze z Carmen. Zupełnie zapomniałem. Nie wyobrażasz sobie, co się stało. Ta kretynka zachowuje się, jakby już była narzeczoną Pichona. Dessau w Niemczech. Ale na pewno wszyscy sympatycy piłki ręcznej przypominają go sobie z występu w reprezentacji narodowej oraz w Wybrzeżu Gdańsk. 5-5, odrobiliśmy 3 bramki, ale zawsze trzeba grać bardzo uważnie i nie pozwolić, aby ze skrzydła mógł sobie pozwolić na tego rodzaju akcję z numerem 9 Stefan Scharrer. Szwajcar reprezentuje zespół mistrzowski Szwajcarii, klub z Winterthuru. A to Jerzy Sowiński, reprezentant Iskry Kielce, lidera ekstraklasy naszych piłkarzy ręcznych. Ale i on musiał skapitulować przed rzutem z 7 metrów oznaczonego numerem 13 Marka Baumgartnera. Ponad 300 bramek zdobytych w reprezentacji. Znakomite warunki fizyczne, 199 cm wzrostu. Spokój w rzucie. Brawo! Piotr Przybecki. Piotr Przybecki kontynuuje tradycję rodzinne. Jego ojciec grał w reprezentacji Polski. Tak więc rośnie nowe pokolenie piłkarzy ręcznych. I oby właśnie w ten sposób rozwijali swoje umiejętności, rzucając takie wspaniałe bramki. Remis 6-6. 19 minuta spotkania. Pierwsza część. Rubin. Przechwycona piłka, jej Nowakowski. Zawodnik Hutnika zdobywa pierwsze prowadzenie dla zespołu polskiego. 7-6 w 20 minucie pierwszej części spotkania. Robert Nowakowski. Hutnik Kraków. Zrobił to w stylu godnym kapitana drużyny narodowej Zbigniewa Plechocia, który również popisywał się niejednokrotnie takimi szybkimi szarżami te skrzydła, ale Szwajcarzy nadal w akcji. Twarda gra, ale w ramach przepisów. Sędziowie uspokajają grę. Egenberger, ale jeszcze i 2 minuty dla Plechocia. Osłabienie naszego zespołu. Teraz Baumgartner będzie miał sporo swobody. I już. Polacy w osłabieniu przez 2 minuty. I ciekawy jestem, czy właśnie Baumgartner wykorzysta teraz większą swobodę. Rubin. I teraz Szwajcarzy stracili szansę, a Polacy powinni spokojnie. Gramy w osłabieniu. Tak jest. Lebiedziński, Badowski, Przybecki, Subocz. Mieszanka młodości z rutyną. Ciekawe, czy wytrzymamy. Pamiętajmy, że sędziowie, gdy tylko zaobserwują pasywną grę, mogą odgwizdać grę na czas. I teraz w obronie.
Uważnie w obronie. Marek Budny na skrzydle naszej reprezentacji. Obok Tomasza Lebidzińskiego, Grzegorz Subocz, Piotr Badowski i Robert Nowakowski. Bronimy się piątką przeciwko szóstce Szwajcarów, a to ten niesamowity Baumgartner. Szwajcarzy się przedzierają, Rubin. Tak, bardzo blisko. Zatrzymywany przez Lebidzińskiego Szwajcar. Sekundy płyną. Dobrze, dobrze Subocz. Ponownie gwizdki sędziów i Szwajcarzy nadal nie decydują się na rzut. Rubin szarży i popatrzmy jaka będzie decyzja sędziów. Tylko 9 metrów. To właśnie ta szarża Rubina. No, tym razem Eggenberger został wykorzystany w 100%. Nasza strefa została rozciągnięta. Zawodnicy nasi wyszli do szarżującego, atakującego Baumgartnera. Zostawili sporo wolnego miejsca obrotowemu zespołu Szwajcarii i ten zdobył bramkę. 7-7. Bronimy się dzielnie. Na razie tylko jedna bramka stracona w grze. W osłabieniu i już komplet Polaków na placu. 7-7. 23 minuta. Lebiedziński. Przybecki. Budny. Lebiedziński. Ale bramkarz Szwajcarów Peter Hirlimann. 35-letni zawodnik. Nestor zespołu. Był na posterunku. Przybecki na środku rozegrania. Bardzo dobrze, Subocz. 7 metrów niestety. 7 metrów był zatrzymywany nieprzepisowo, faulowany. Ta bramka została nieuznana i teraz Tomasz Lebiedziński. Jeszcze raz ta akcja. Roman Brunner pokazywał, że się nic nie stało, ale Subocz leżał. Brawo! Lebiedziński. Dopingowany fluidami z ławki trenera Bogdana Kowalczyka trafił. I ósma bramka naszego reprezentacyjnego zespołu. Tomasz Lebiedziński. 8-7 prowadzi Polska. 24 minuta tego spotkania. Przypominam, Szwajcaria to czwarty zespół świata. Polacy to na razie po ogromnym kryzysie w polskiej piłce ręcznej kopciuszek szczypiorniaka w Europie. Ale aby podnieść poziom gry w piłkę ręczną, należy grać właśnie z takimi zespołami. Mierzyć swoje siły i doskonalić swój kunszt. Rubin. Gwizdki sędziów. Zatrzymana akcja. Ale widzieli Państwo, jak radzi sobie ten zawodnik z naszą obroną. W momencie, kiedy Baumgartner jest bardzo pieczołowicie pilnowany przez Plechocia, właśnie Martin Rubin wziął na siebie cały ciężar gry. O, świetnie przerwana akcja zespołu szwajcarskiego i Polacy. Prowadzimy jedną bramką. Lebiedziński. Brawo! Zmylił kompletnie strefę obronną zespołu szwajcarskiego. Tomasz Lebiedziński. 9-7. 25 minuta spotkania. Pierwszy mecz, przypominam, pierwszy mecz reprezentacji Polski w takim składzie. Bogdan Kowalczyk miał ogromne kłopoty ze skompletowaniem tego składu. Odpadli mu tacy wspaniali zawodnicy jak Bogdan Wenta czy Daniel Waszkiewicz, którzy zgłosili swój akces w gry w reprezentacji, ale niestety kontuzje wyeliminowały ich z przygotowań do tego bardzo ważnego meczu. 9-7 dla reprezentacji Polski i cały czas nieustający żywiołowy doping kieleckiej publiczności. Zbigniew Plechoć zatrzymywany przez Eggenbergera. Plechoć. Przybecki, Badowski. Brawo!
Kapitalna, solowa akcja naszego zawodnika. Piotr Szybecki. Na co dzień gra w Śląsku, PZU Wrocław. Druga bramka zdobyta we wspaniały sposób. Przypomnę, reprezentant Polski Młodzieżowej, drużyny, która zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą się w Egipcie, a ta akcja oczywiście mogła być zinterpretowana przez sędziów tylko w ten sposób. Rzut karny i ponownie Mark Baumgartner, który ponownie staje szansą przed zdobycia bramki z rzutu karnego. Mark Baumgartner i Artur Gural. Kto będzie tym razem lepszy? Spokojny, techniczny rzut Szwajcara. I ósma bramka dla Szwajcarów. 10 do 8. Popatrzmy raz jeszcze, tak. 27 minuta pierwszej części spotkania. Po pierwszej pasywnej części spotkania Polacy skonsolidowali grę, uspokoili ją i przede wszystkim grają bardziej efektownie. Bogdan Kowalczyk. I obok niego na ławce rezerwowych, czekający na zmianę Marek Budny. Piotr Przybecki z dziesiątką to Piotr Badowski. Tomasz Lebiedziński, nie tak, ale jeszcze Grzegorz Subocz miał piłkę, wspaniale chwycił. Ale sędziowie teraz uznali, że rozpychał się, faulował i piłka dla Szwajcarów. Jeszcze 2 minuty i 10 sekund do zakończenia pierwszej części meczu. I ponownie Plechoć przy Baumgartnerze. Z numerem 7 to Roman Brunner. Rubin. Brunner. Ale pięknym zwodem mija zawodników polskich na linii 6 metrów. Wcześniej faulowany, sędziowie gwizdżą. 29 minuta. Baumgartner bardzo daleko, ale wie, że znakomitym obrońcą jest Zbigniew Plechoć. Rubin. Popychany. Ale już tam widział. Widział, że jego partner z zespołu Egenberger jest na linii 6 metrów i chciał mu zagrać o właśnie w ten sposób piłkę. Krótki zabieg kosmetyczny, 1,5 minuty do zakończenia pierwszej części pierwszego eliminacyjnego meczu polskiej reprezentacji. Na szczęście. Zbigniew Plechoć, brawo! 11 bramka dla reprezentacji Polski, 11 do 8 na minutę i 10 sekund przed zakończeniem spotkania. Pierwszej części, przypominam, jeszcze potem bardzo, bardzo wyczerpujące i mam nadzieję emocjonujące drugie 30 minut. Baumgartner, Rubin. Trzymać teraz należy tę przewagę, ale... I inni zawodnicy, nie tylko Baumgartner czy Rubin potrafią zdobywać bramki. Ponownie akcja z zespołu szwajcarskiego i tym razem Artur Gural był bezradny. 11 do 9 do zakończenia pierwszej części meczu, 0,5 minuty. Być Nowakowski również, Badowski, Lebiedziński, samotna akcja, ale niestety. I teraz 15 sekund do końca pierwszej części. Zatrzymać tę akcję. Tak jest. O, Baumgartner w samotnej szarży, tym razem zatrzymywany. Jeszcze 3 sekundy, 2. Brawo, brawo dla Górala. Wspaniała interwencja naszego zawodnika. I koniec pierwszej części spotkania. Oddaję głos do studia. Polska prowadzi. Na plac wchodzą oba zespoły. I pokrótce to, co działo się w pierwszej części meczu. Po bardzo nerwowym początku Szwajcarzy grający spokojnie, konsekwentnie objęli prowadzenie 5 do 2.
A potem po kilku rewelacyjnych akcjach naszego bramkarza Artura Górala z płockiej Petrochemii nasz zespół otrząsnął się, zaczął grać bardziej koncepcyjnie. Wychodziły wspaniałe rzuty i Tomaszowi Lebiedzińskiemu, i Piotrowi Przybeckiemu. Również Piotr Badowski zdobył wspaniałą bramkę. Tak więc Polacy odrobili straty, objęli prowadzenie i zakończyli tę pierwszą część dwubramkową przewagą. 11 do 9. Przed nami drugie 30 minut, a pamiętajmy, że przeciwnik naszej reprezentacji jest nie byle jaki. Podkreślałem to już niejednokrotnie, ale wypada powiedzieć raz jeszcze, że Szwajcarzy to czwarta drużyna świata. Polacy to na razie 22 drużyna w rankingu europejskim. Tak więc różnica ogromna, ale serca do walki naszym zawodnikom nie braknie. Mamy piłkę, rozpoczynamy grę ze środka. Przypomnę, że sędziują to spotkanie sędziowie z Norwegii, panowie Terje Antonsen i Yngve Wallstad, i Polacy w ataku. Nowakowski, Lebiedziński, Przybecki, Badowski. A tam na skrzydle kapitan naszego zespołu Zbigniew Plechoć. Teraz właśnie wchodzi na, dubluje pozycję środkowego. Jeszcze piłka. Dla Polaków gwizdki sędziów. Zbigniew Plechoć obecnie gra w Leverkusen w Niemczech. Jeszcze raz w zwolnieniu ta akcja. Przybecki, Badowski. To młode pokolenie naszej piłki ręcznej. Lebiedziński, weteran parkietów. Ale pamiętajmy, że takie nieprzygotowane rzuty niestety nikomu nie przynoszą efektów. A to w akcji Szwajcarzy zmniejszają przewagę do jednej bramki. Urs Eggenberger. Techniczna akcja. Artur Gural nie miał tutaj nic do powiedzenia. Jeszcze 28 minut wymiany ciosów. Piłka ręczna to gra kontaktowa. Cały czas przeciwnicy czują rywali na sobie. Tak więc trzeba mieć niebywałą kondycję, wytrzymałość, odporność, aby wytrzymać w narzuconym przez siebie tempie całe 60 minut gry. Badowski, Plechoć. Gwizdki sędziów. I Polacy. Przybecki, Lebiedziński, Badowski. Tam był Subocz. Został dostrzeżony. I tylko rzut z rogu boiska. Powtórce ta akcja. Sędziowie uznali, że nasz obrotowy nie był faulowany. Szybecki, Badowski. Polacy powinni przyspieszyć tę grę. Lebiedziński. Tak. Zatrzymywany przez Rubina, jednego z najlepszych zawodników w historii szwajcarskiej piłki ręcznej. Szwajcarzy zrobili ogromny skok do przodu, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Ostatnie Mistrzostwa Świata na czwartym miejscu, a przedostatnie na 13-12, tak więc ogromny skok. Trzecia minuta drugiej części meczu. I teraz popatrzmy. To jest właśnie ten słynny szwajcarski styl. Spokojny, konsekwentny. Z numerem 7 Roman Brunner i ławka naszej drużyny. Jerzy Eliasz, drugi trener naszego zespołu, bacznie obserwował, co robią jego podopieczni Szwajcarzy. Potężny rzut Romana Brunera i remis 11 do 11. Bierna była teraz nasza obrona.
pozwoliła Szwajcarowi na rzut, przy którym nasz bramkarz był bezradny. 11 do 11 i gra rozpoczyna się od początku. W naszej grupie eliminacyjnej oprócz zespołu Szwajcarii mamy innego bardzo groźnego przeciwnika, drużynę Hiszpanii, piąty zespół świata, Tomasz Lebiedziński. Hiszpanie będą naszym następnym przeciwnikiem. Mecz w maju na wyjeździe. Rewanż dopiero jesienią w kraju. No i ponownie rozpoczyna się rozgrywanie piłki przez Szwajcarów. Zbigniew Plechoć daleko przed Markiem Baumgartnerem. Subocz zatrzymuje Brunera. Baumgartner. Martin Rubin zbliża się do swojej 700. bramki. Ma w tej chwili 698 zdobytych goli w reprezentacji Szwajcarii. Szwajcarzy bardziej ruchliwi w obronie. Nie pozwalają Polakom na spokojną grę. Przybecki. Plechoć, Przybecki. Budny. Ale jeszcze piłka otarła się o obrońców szwajcarskich. I z rogu Robert Nowakowski. Dwanaście. Zbigniew Plechoć. Subocz. I tak jak chwaliłem w bramce polskiej naszego Artura Górala, również należy pochwalić bramkarza szwajcarskiego Petera Hirlimana. Przypomnę, 35 lat, kapitan zespołu szwajcarskiego. Popatrzmy, jak wspaniałą paradą obronił swój zespół od utraty bramki. I Szwajcarzy. Rubin, Brunner. Brawo, wyczuł intencję rzucającego Szwajcara Artur Gural i teraz Polacy. Lebiedziński! Kroki. Kroki niestety. I jest na linii 6 metrów. Brawo! Któraż to już znakomita interwencja naszego bramkarza. 7, 8. No jest rzeczywiście dzisiaj we wspaniałej formie. Artur Gural, Petrochemia Płock. Baumgartner. Daleko od linii 9 metrów. Brunner, Rubin. Brawo! Sędziowie dostrzegli, że jednak piłka odbiła się od nogi naszego zawodnika i jeszcze Szwajcarzy szansę mają na bramkę. Tak. Urs Eggenberger. Na linii 6 metrów jest rzeczywiście nie do upilnowania. Każda luka, w której znajdzie się ten zawodnik, to niebezpieczeństwo dla naszego zespołu. Gdy tylko otrzyma piłkę, jest bezwzględny w egzekwowaniu swoich praw. Lebiedziński, Przybecki. Szwajcarzy prowadzą jedną bramką. Brawo! Brawo nareszcie, Grzegorz Subocz. Emsdaten, niemiecki zespół. O proszę, ale to jest to, czego nauczyli się ci zawodnicy. Mam tu na myśli i Lebiedzińskiego, i Subocza w gdańskim Wybrzeżu. Bogdan Kowalczyk uspokaja swoich zawodników. Bliski sędziów. Grzegorz Subocz podnosi ręce w przepraszającym geście. Baumgartner, Brunner. Tak, akcja przerwana gwizdkami sędziów.
Teraz tylko bardzo uważnie w obronie. Baumgartner zbiegnie w plechoć, dosłownie za nim chodzi jak cień. Nie pozwala mu na odrobinę swobody. Brunner, Rubin. Brunner, tak. Linia 9 metrów. Jeszcze Szwajcarzy. Remis nadal. 13 do 13. Rubin dostrzegł tam swego kolegę na skrzydle. Daniela Spenglera i 14 bramka dla Szwajcarów. 10 minuta drugiej części spotkania. Do końca będzie to bardzo trudny mecz. Tu będzie decydowała odporność psychiczna, przygotowanie kondycyjne. No i oczywiście, jak zwykle, w takiej grze więcej szczęścia. Marek Budny, Iskra, Lebiedziński, Przybecki. Budny zna tę halę znakomicie. Gra tu na co dzień. Z numerem 13 zawodnik Iskry Lebiedziński. Dwie minuty dla Szwajcara. I plac gry na dwie minuty opuszcza Baumgartner. O proszę, za ten faul. I Polacy teraz mają szansę na rozciągnięcie gry, na wykorzystanie swoich obrotowych. Na placu gry pojawił się z numerem drugim Piotr Król. Brawo! Piotr Przybecki popatrzył z niepokojem, czy ta piłka zatrzepocze się w siatce. Rzucił potężnie, tak. Jest 14 do 14. Remis. Pamiętajmy, że gramy teraz z przewagą jednego zawodnika. Tym razem Robert Nowakowski pilnuje Martina Rubina. Bardziej agresywnie bronimy. Bliski sędziów. Szwajcarzy to doświadczony zespół grający w tym składzie od wielu, wielu lat. O, zatrzymany czas. Faul zawodnika szwajcarskiego, ale sędziowie uznają, że i Nowakowski, i Rubin zasłużyli za te wzajemne przepychanki na karę 2 minut. I przez chwilę zespół szwajcarski grać będzie w czwórkę przeciwko piątce Polaków. 14 do 14. Mecz się zaostrza. Tak, czwórka Szwajcarów przeciwko piątce Polaków. Wiedzą, że muszą przetrwać jeszcze do momentu, aż powróci na plac ich kolega z zespołu Baumgartner. On pierwszy został wyeliminowany z gry. Tak jest. Brawo. Sędziowie odgwizdali grę na czas. I Polacy. Pamiętajmy, mamy 4, tylko Szwajcarów w obronie. Spokojnie zagrać. Wykorzystać tę szansę. Zdobyć bramkę. Lebiedziński. No i no jeszcze Subocz. Ale faulowany. Szybko teraz Polacy. Jeszcze czwórka. Czwórka Polaków. Czwórka, przepraszam, Szwajcarów. Oj, bardzo chciałem, żeby ta akcja zakończyła się zdobyciem bramki. Już jest 5 Szwajcar na placu. Czyli niestety nie wykorzystaliśmy tej ogromnej szansy. Brawo! Wspaniała akcja! Zbigniew Plechoć. Co nie udało się z przewagą jednego zawodnika, udało się wtedy, kiedy obie drużyny grały w składach pięcioosobowych. 15 bramka dla zespołu polskiego. Do zakończenia spotkania jeszcze sporo. W tej chwili upływa 13 minuta drugiej części meczu. Jeszcze bardzo, bardzo daleko do końca tego spotkania.
Cały czas Polska, Polska na trybunach. Nie ma. Przechytrzył Szwajcar. I teraz spokojnie, konsekwentnie do końca. Subocz zatrzymywany. Nie pozwolili mu Szwajcarzy podać piłki do partnera. Szybecki. Już są obaj wykluczeni z gry na placu, czyli oba zespoły już w szóstkę. Budny szarżował tam na bramkę Herlimana. Oto właśnie ta akcja. Zatrzymywany przez dwóch Szwajcarów. Nie udało mu się. Lewiedziński, Nowakowski. Bardzo dobry skrzydłowy. No zobaczymy. I piękna akcja, ale prosto w ręce Hirlimana. To właśnie Tomasz Lebiedziński teraz. I teraz właśnie to, co zdarza się w takich sytuacjach. Roman Brunner z numerem 7 w zespole szwajcarskim zdobywa 15. bramkę dla drużyny Szwajcarii. Remis 15-15. I do zakończenia tego meczu jeszcze 15 minut. 15-15 i 15 minut do końca spotkania. Faul w ataku. Faul w ataku reprezentanta Polski, Marka Budnego. Gwizdki sędziów. Jaka jest tu decyzja? Akcja przerwana. Zegar zatrzymany. 15-15. Oto właśnie w tym momencie sędziowie gwizdnęli. I Szwajcarzy. Ponownie lechoć do Baumgartnera. Ale pamiętajmy, że jest jeszcze Brunner, że jest jeszcze Rubin, że jest jeszcze Spengler na skrzydle. Oto właśnie on z piłką. O, wspaniała sytuacja. Spengler dokończył to, co rozpoczął jego kolega z zespołu. 16. bramka dla Szwajcarów. Popatrzmy. Bardzo dobry, techniczny rzut. 16-15. Przegrywamy jedną bramką. 14,5 minuty do końca. To jeszcze dużo. To jeszcze dużo, ale potrzeba nam tej bramki wyrównującej, a potem bardziej efektywnej gry polskiego zespołu. Szybszej, pomysłowej. Szybecki. Budny. Brawo! Brawo! Wisiał w powietrzu, wisiał, wisiał i w ostatniej chwili dopiero zdecydował się rzucić tę piłkę. Popatrzmy raz jeszcze. O proszę! Tak jest. 16-16. Jeszcze raz innego ujęcia, proszę bardzo. Tak, pomógł mu Szwajcar. Ale chciał go zatrzymać nieprzepisowo, a tymczasem pomógł naszemu reprezentantowi. 16-16. Dwie minuty dla Lebiedzińskiego. Za ostra gra w obronie. To nie były dwie minuty, tylko sędzia po prostu wycofał Lebiedzińskiego, który ma tam rozbite, zdaje się, kolano. Lekarz naszej ekipy, dr Krzysztof Doroszewski, opatruje mu rozbitą nogę. Gramy nadal w komplecie. Zatrzymywany Rubin. Tam dwoi się i troi. Oto właśnie w akcji doktor naszej ekipy Krzysztof Doroszewski. Brawo, 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 wspaniale, wspaniale. I przekroczona linia 6 metrów przez Szwajcara i Polacy. Mamy przewagę jednego zawodnika. Szwajcar jeszcze nie wrócił. Tak, Budny, brawo! Piłka między nogami Petera Hirlimana wpada do bramki. 17. gol naszej drużyny narodowej. Ale to jeszcze mało, to jeszcze bardzo mało. Z takim przeciwnikiem, jakim jest Szwajcaria, gra się bardzo trudno. To zawodnicy znający się doskonale.
odporni psychicznie, grający tę wyczerpującą, nużącą piłkę ręczną, polegającą na długim podawaniu jej w poprzek boiska oraz szarżach właśnie w ten sposób na bramkę przeciwników i na ekranach kapitan zespołu szwajcarskiego Peter Hillman. Szwajcarzy. Artur Gural w bramce skoncentrowany, daleko od bramki naszej drużyny Mark Baumgartner, ale to Rubin. Nie ma, nie ma. Ta piłka tam zawirowała, ale nie wpadła do bramki. Badowski, Subocz, już Lebiedziński na placu. Budny, tam Plechoć jest na skrzydle, jest już Przybecki. I z numerem drugim naszego Subocza zmienia Piotr Król z krakowskiego Hutnika. No i popatrzmy, jaki będzie wariant teraz przygotowany przez naszych piłkarzy ręcznych. Faulowany Zbigniew Plechoć przez Egenbergera. Polacy, Przybecki, Budny. Spada na parkiet, zatrzymany czas, 2 minuty. Nie. Sędzia wzywa porządkowego, aby wytarł plamę potu na parkiecie. 12, 11 minut do zakończenia spotkania. Prowadzimy jedną bramką, 17 do 16. Lebiedziński. Budny, Przybecki, Lebiedziński. I 2 minuty dla nieprzepisowo zatrzymującego Polaka Szwajcara. I któż to zmierza na ławkę? Z numerem 8 René Barth. Również doświadczony zawodnik, ponad 150 występów reprezentacji Szwajcarii. No i popatrzmy, gramy z przewagą, 2 minuty, prowadzimy jedną bramką. Czy uda nam się powiększyć tę przewagę? Lebiedziński, Król, Lebiedziński. Sędziowie gwiznęli w czasie tej akcji, bramka nieuznana, Polacy nadal w ataku. Polska, Polska na trybunach, Lebiedziński, brawo! Potężne pociągnięcie naszego reprezentanta, Tomasz Lebiedziński. 192 cm wzrostu, wspaniała skoczność i potężny rzut. 18 do 16. Przypominam, gramy z przewagą jednego zawodnika, Szwajcar za nieprzepisową grę w obronie na 2 minuty został odesłany. Baumgartner nadal pilnowany indywidualnie przez Plechocia. Rubin daleko od naszego pola karnego. Szwajcarzy przedzierają się bliżej. Rubin, Martin Rubin. I bramka. To ten niespożyty skrzydłowy reprezentacji Szwajcarii Daniel Spengler. Wspólnie ze swoimi kolegami zdobył w Szwecji, w Sztokholmie 4. miejsce na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. Spotkania jeszcze 9 minut. Nowakowski. Jest! Wspaniała akcja do końca. Szwajcarską, proszę, z jaką determinacją. I piłka w siatce Szwajcarów. 19 do 17 na 8 minut przed końcem spotkania. Dwubramkowa przewaga Polaków. No i teraz grają się piłkę. Wówczas będzie szansa na kontratak. I 2 minuty dla Lebiedzińskiego. Teraz gest sędziego norweskiego pana Terry Antonsena jest jednoznaczny. 2 minuty Lebiedziński. No i Szwajcarzy. Baumgartner ma teraz więcej szans na wykorzystanie swoich strzeleckich umiejętności. Rubin! Brawo! Subot! Wspaniała obrona.
Tak należy grać w obronie, wykorzystywać długi zasięg rąk, łapać te strzały. Tak, Szwajcarzy w ataku i na jeszcze raz Rubin. Ależ kapitalny rzut. Urs Scharrer. I przewaga stopniała do jednej bramki. 19 do 18, a do zakończenia meczu 7,5 minuty. Polacy grają. Nowakowski. Subocz na placu. Atakował Plechoć, zatrzymywany. Pada, już jest i gra. Polacy. Piotr Badowski, spokojnie. Pamiętajmy, że jest nas na placu mniej. Przybecki, brawo, kapitalny rzut naszego młodego piłkarza ręcznego. Wcześniej Gwardia Opole, teraz Śląsk PZU Wrocław. Piotr Przybecki. 6,5 minuty do końca spotkania. Dwubramkowa przewaga reprezentacji Polski. Niedarmo zdobył tytuł najlepszego snajpera Mistrzostw Świata. Nieprawdopodobny nadgarstek. Jeszcze raz popatrzmy, jak on to zrobił. Proszę bardzo. Tak jest. Podobnie jak kilka minut temu Peter Hurleyman, również i Artur Gural musiał... Badowski, Subocz i ponownie faul w ataku. Grzegorz Subocz. Jesteśmy w komplecie. Baumgartner, brawo Gural. Wspaniale broni Nowakowski. Tak do końca, z determinacją. Tylko taka gra pozwoli naszym na osiągnięcie dobrego rezultatu w tym spotkaniu. 5 minut i 40 sekund do zakończenia meczu. Polacy z szansą na zdobycie następnej bramki. Tomasz Lebiedziński spojrzał na zegar, ale to jeszcze bardzo daleko do końca spotkania. Nowakowski, tak, on tam potrafi zaczarować tych Szwajcarów. Przybecki. Budny raz jeszcze. To popatrzmy, jest, tak, wspaniale. Marek Budny, zawodnik kieleckiej Iskry, lidera naszej ekstraklasy. 21. bramka na 5 minut przed końcem meczu. 21 do 19. Zmiana w bramce Szwajcarów. Peter Hurleyman chyba nie czuje się najlepiej po tych kilku bramkach zrzuconych przez Polaków, ale tu uwaga! Romar Brunner nie należy nigdy, absolutnie, ani na sekundę zmniejszyć czujności podczas akcji Szwajcarów. Oni to właśnie potrafią w sposób chyba najwspanialszy na świecie uśpić każdą obronę. Tą długą, pozycyjną grą, długim rozgrywaniem piłki, a potem błyskawiczny rzut i bramkarze z reguły są bez szans. Nowakowski, Lebiedziński, Przybecki. No ciekaw jestem. Tak jest, brawo, wspaniała akcja, rewelacyjna, piękna. I Zbigniew Plechoć zwija się na placu z bólu. Czas zatrzymany. To była 25 minuta i 57 sekunda spotkania w drugiej części meczu. Jeszcze raz popatrzmy, jak rewelacyjnie nagrał Lebiedziński swojemu koledze byłemu z Wybrzeża Gdańsk, Plechociowi. Piłka w siatce. I po tej akcji, po tym bardzo ofiarnym wejściu w obronę Szwajcarów, Plechoć jeszcze na parkiecie. Lekarz Krzysztof Doroszewski, nasz masażysta Jerzy Buczek. Już. No,
Zbyszek Plechoć. Tak. I mówi, jeszcze gramy do końca. Tylko 4 minuty meczu. Wytrzymajmy to, 2 bramki przewagi. Kapitan naszego zespołu już jest daleko od linii 6 metrów. Już zaraz przyklei się do Baumgartnera. Ale tam nasi zawodnicy na linii 6 metrów będą musieli pilnować i Martina Rubina, i innych Szwajcarów. To są również bardzo groźni zawodnicy. Ostrzeżenie sędziów dla Polaka i dla Szwajcaria. Kielecka publiczność. Cały czas od początku, od pierwszego gwizdka wspaniale reaguje. Tak jest, faul w ataku. To, co parokrotnie gwizdali sędziowie Grzegorzowi Suboczowi, że za mocno wchodzi, że jest zbyt agresywny w ataku. Teraz odgwizdali Szwajcarowi. No, 22 do 22. Jeszcze do zakończenia spotkania 3 minuty i 10 sekund. Szansa na trzecią bramkę przewagi. Polacy, Przybecki. Tak, Budny. Wspaniała akcja, kapitalne nagranie, tak, ale podbijane ręce Zbigniewa Plechocia. Dobra była to akcja, mówi. Polacy nadal mają piłkę. 2 minuty i 51 sekund. Te sekundy są teraz bardzo ważne, bardzo istotne. Nowakowski, Przybecki, Budny. Sędziowie gwiznęli wcześniej. Bramka Grzegorza Subocza nieuznana i tylko linia 9 metrów. Ale Polacy nadal mają piłkę. Nadal mają piłkę i mają szansę na zdobycie następnej bramki. Grzegorz Subocz. Przybecki. Krótka wymiana zdań. Co zagramy teraz? Kiedy wejdziesz na linię 6 metrów? Daleko rozgrywamy piłkę. Budny, Przybecki. Ojej, błędy techniczne te, one mogą się w tych ostatnich... Bardzo dobra akcja, wspaniała, ale kapitalna interwencja drugiego bramkarza Szwajcarów, Rolfa Doblera. Tak jest, Piłka stracona i kolejna szansa dla Polaków, a do końca spotkania coraz mniej minut. Już tylko minuta i 45 sekund. 2 bramki przewagi. Teraz należy grać uważnie. Grać bardzo uważnie. Na pewną sytuację rzutową. Szwajcarzy teraz będą musieli nas atakować już bardziej daleko od linii 6 metrów. Wspaniała sprawa, jest! Kapitalna akcja Grzegorza Subocza. 23 do 20 do zakończenia meczu. Już bardzo niedużo, bo tylko minuta i 15 sekund. Powtórce Subocz w akcji. Tak jest. Teraz Polacy mocno w obronie. I już jesteśmy przy naszej bramce. O, Mark Baumgartner. Do końca meczu już tylko 55 sekund. I rezultat 23 do 21 dla reprezentacji Polski. Czyżby to, o czym śnili najwięksi optymiści? Spotkanie, brawo, tak, teraz już na pewno Polska wygra ten mecz. Piotr Przybecki, 24 bramka, 24-21 na 35 sekund przed końcem meczu. Tak więc owacje za chwilę na stojąco. Proszę Państwa, nasz zespół w tym składzie gra po raz pierwszy, ale wykrzesał ogromnie wiele ambicji. Niesamowicie dużo energii. O, Szwajcarzy tracą już nerwy. Niełatwo się czwartej drużynie świata pogodzić z porażką z outsiderem europejskim, ale bramka Marka Baumgartnera, ta końcówka należy do niego. Na 15 sekund przed zakończeniem meczu. Teraz Szwajcarzy biorą każdy swego i Polacy. Odliczamy teraz.
No, zatrzymywany nieprzepisowo, brutalnie. Robert Nowakowski leży na parkiecie. To już Szwajcarzy niepotrzebnie w ten sposób kończą to spotkanie, które prowadzone było do tej pory w sportowej, takiej bojowej, walecznej atmosferze. I ponownie niezbędna jest interwencja naszego lekarza i masażysty, a do końca 8 sekund i na tablicy wyników 24. Proszę Państwa, ten sukces w roku 75-lecia Związku Piłki Ręcznej w Polsce jest naprawdę ze wszech miar potrzebny. Może właśnie po tym meczu odrodzi się polska piłka ręczna. Pamiętajmy, że nasza reprezentacja kobieca gra w grupie A, że wygrała pierwszy eliminacyjny mecz ze Słowenią, że młodzieżowcy awansowali do finału Mistrzostw Świata i koniec! A polska reprezentacja narodowa wygrywa z czwartą drużyną świata, Szwajcarią. To wszystko, proszę. ...i włodarzy miasta, jak spotkanie pomiędzy Czuwajem Przemyśl i AZS AWF Biała Podlaska. Remis lub zwycięstwo Czuwaju na trzy kolejki przed końcem rundy dawało im awans do ekstraklasy. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji fanklub Szczypiorników Gospodarzy głośno dopingował swych pupili. Trener Bogusław Ozga nerwowo reagował na poczynania swych zawodników. Presja otoczenia spowodowała, że pierwsze minuty należały do akademików. Dopiero od 8 minuty spotkania, gdy gospodarze objęli po raz pierwszy prowadzenie 4-3, pojawił się uśmiech. Nad komplet publiczności głośno zaczął skandować: jest już nasza ekstraklasa. Pierwsza połowa dla gospodarzy 16-11. W szatni trener Ozga miał kilka uwag do swych podopiecznych. Zostajemy tak, Jacek dalej stoi pod tym watem, to jest włączony, jest lepiej tak w obronie. A tak panowie na stojąco gramy, podajemy piłkę, nie ma zagrożenia, oni nie wychodzą do nas. Szybsza piłka i atak, musicie panowie zasugerować, że będzie rzut, no muszą wyjść przód do was, wtedy będzie możliwość zabiegu, będzie grać. Igor, jest zatrzymano do piłki. Rafał jest szeroko, Kazik idzie pod ciebie, a ty jeszcze do Rafała. Wtedy i ta Kazika do środka. Piotrek jest na środku. Nie, ja tak, nie razem. On podwyższy i ty potem nie W drugiej połowie gospodarze grali jak w transie. Znakomitymi interwencjami popisywali się obaj bramkarze, Janusz Śliwiński i Antoni Kulik. Ponieważ pozostali szczypiorniści celnie rzucali, więc kibice nie szczędzili swym graczom brak. I wreszcie stało się. 12 minut po godzinie 18 wraz z końcowym gwizdkiem sędziów strzeliły korki od szampana. Zawodnicy odtańczyli taniec radości, trenerzy i działacze wpadli sobie w objęcia. Tak cieszono się Przemyślu z awansu piłkarzy ręcznych Czuwaju do ekstraklasy. Po raz pierwszy w historii klubu udało się ten cel osiągnąć. Panie trenerze, chyba dla szkoleniowca nie ma bardziej. Musimy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby w pierwszej lidze równie dobrze szło. Panie trenerze, wierzy pan, że ten sezon będzie wasz? Ja mam taką nadzieję, że jednak w pierwszej lidze również potrafimy znaleźć na siebie miejsce. Entuzjazm kibiców jest niesamowity. Cały czas tutaj jesteśmy atakowani, popychani, ale chyba to są te momenty, które człowiek chce pamiętać do końca życia. Na pewno. Widać, że jest zapotrzebowanie w mieście na piłkę ręczną i trzeba pracować, żeby po prostu ludzie mieli zadowolenie. Panie trenerze, już za parę miesięcy na tym parkiecie grać będą zespoły Petrochemii, Spójni, Wybrzeża, Iskry, Kielce. Postaramy się, żeby również kibice byli zadowoleni w następnym sezonie, jak w tej chwili. A teraz jeszcze raz. Tak cieszy się kapitan zespołu wraz ze swoim synem. Chwila, którą chyba długo będzie się pamiętać w gronie rodzinnym. Czekałem na to 22 lata. Warto było grać. Od 78 roku prawie bez przerwy grałem w tym klubie.
i zawsze czegoś brakowało. W tym roku szczęście i umiejętności. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim sympatykom, którzy gorąco wierzyli w nas. Dziękuję bardzo. Awans do grona pierwszoligowców oszołomił wszystkich. Entuzjazm ogarnął kibiców, działaczy też? Działaczy też na pewno, ale z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę, że pierwsza liga to nie druga liga. I teraz już jako prezes czuwają, no to cieszę się strasznie, ale włosy stają mi dęba, że tak powiem, bo jednak potrzebujemy w tej chwili dosyć dużego zastrzyku gotówki, żeby ta pierwsza liga nie była tylko jednym sezonem, ale żebyśmy zagościli w pierwszej lidze na stałe. Panie prezesie, porozmawiajmy jednak o tych pieniążkach. Zaczynają się teraz problemy, to większa wymagania. Skąd je brać? Tak, człowiek prowadzi dosyć szeroką działalność gospodarczą, z tym, że no niestety mamy dwie, znaczy niestety, mamy dwie dobrze działające sekcje, jedna piłka ręczna, która w tej chwili awansowała do pierwszej ligi, jak i piłka nożna, która jest w czołówce trzeciej ligi i jednak tych pieniędzy jest mało. No, działalność jest duża, mamy dosyć duże dochody, ale niestety, no, na tym poziomie sportowym musimy te